Co robi mama trójki dzieci, kiedy jej się nudzi w domu? Sprząta. Nie, wsiada w autobus. Tak. I jedzie z całą gromadą do fiki, bo potrzebują dużo książek, prawda? Mhm. Gdzie najlepsze książki są? Fice. A jakie książki lubicie najbardziej? Ja... Plac budowy. Mhm. A Kornelia? Chyba wiewiórka Edzia, bo jesteś tak jak wiewiórek Edzia pomarańczowa. Mhm. Ja Basię, bo w paski. I czego życzymy cioci Fice? Ja lubię to. Wszystkiego najlepszego. 100 lat i 100 lat. Dużo, dużo książek. Tak. Ja mala, Hanna, mala. To będzie historia z mojego życia. Kiedy moja córka Janka była mała, zaczęłyśmy przychodzić do fiki. I któregoś dnia Małgosia poleciła nam cykl książek o Jasiu i Janeczce. To był strzał w dziesiątkę, ponieważ Janka pokochała te książki. Kiedy zaszłam w drugą ciążę i było wiadomo, że będzie chłopiec, no i wymyślałam sobie imiona dla chłopca. Edzio, Franio, Florek. No i na każdą moją propozycję Janka reagowała krzykiem: nie, ma być Jaś! No i w ten sposób dzięki Małgosi mamy w domu Jasia i Janeczkę. Jestem Kornelia, mam 7 lat i chodzę do 0B i zawsze lubię przychodzić do księgarni, są książki. Czasami lubię wypożyczyć Lasy i Bosy, bo to trochę taka fajna książka. I moja mama jest najlepsza na świecie. Lubię przychodzić do fiki, bo kupowanie książek jest jedynym sposobem rozpieszczania dzieci, który może być bezkarny. I tak naprawdę raczej nie będzie miało złego wpływu na nie.